Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. Dzisiaj w wiadomościach. Problemy z mieszkaniami socjalnymi w Zakopanem. Geotermia podhalańska, ekologiczne ciepło dla Szaflar i Nowego Targu. Dobry wieczór. Dzisiaj środa 3 lutego, Paulina Bucała. Zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości. W Zakopanem problemem jest nie tylko znaleźć miejsce parkingowe, ale również mieszkanie pod wynajem. Jak władze miasta chcą rozwiązać ten problem? Marcin Szkodziński. Sytuacja mieszkaniowa w Zakopanem jest bardzo zła. Kolejka oczekujących na mieszkanie to blisko 150 osób. Władzom miasta udało się znaleźć miejsce, gdzie nowe mieszkania mogłyby zostać wybudowane. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W tym roku rozpoczynamy. Przeznaczone są pieniądze na rozbiórkę istniejącego starego budynku. Udało się nam też przenieść rodziny. Było to trudne zadanie, ponieważ trzeba było znaleźć dodatkowe lokum, aby te rodziny umieścić. Jedna była rodzina siedmioosobowa, druga była dwuosobowa. Na szczęście udało się to dopiąć. W związku z tym w tym roku rozpoczynamy rozbiórkę i można powiedzieć przygotowanie do tej inwestycji w postaci już rozpoczętej inwestycji. Niestety nie wszyscy oczekujący w nowo wybudowanym bloku znajdą swoje przysłowiowe cztery kąty. W bloku ma powstać zaledwie 47 mieszkań, co zaspokoi nieco mniej niż 1/3 potrzebujących. Sytuację mieszkaniową ma w Zakopanem bardzo trudną. Powiedziałbym, że oczekiwania są bardzo duże. W związku z tym te 47 mieszkań to też jest, można powiedzieć, 1/3 z tych, którzy potrzebują, ale to już jest dla tych, które mają bardzo ciężką sytuację, jakaś pomoc i mam nadzieję, że tą pomoc jak najszybciej zdołamy dać i ci ludzie będą mieli swój kąt, swoje miejsce, żeby po prostu godnie mieszkać. Pozostałych 100 oczekujących na mieszkanie nie zostanie pozostawionych bez pomocy. W przeciągu kilku lat mają zostać przygotowane kolejne mieszkania. Kolejnym miejscem, w którym będziemy szykować w tym momencie Jezus, są już prace nad dokumentacją, to jest tak zwane przeprojektowanie budynku internatowego przy ZCM. To by były normalne mieszkania, to by było po prostu przeprojektowanie i odremontowanie tego budynku na konkretne mieszkania. W budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji imienia Heleny Modrzejewskiej docelowo miałoby powstać około 40 mieszkań. Walka ze smogiem to temat, który powraca co roku w okresie zimowym. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy, emisja dwutlenku węgla drastycznie wzrasta, kilkakrotnie przekraczając dopuszczalne normy. Czy można temu jakoś zaradzić? W
wójt Szaflar oraz burmistrz Nowego Targu twierdzą, że tak, Marcin Fijałek. Poniedziałek 1 lutego odbyła się w Szaflara konferencja prasowa na temat poprawy jakości powietrza na terenie gminy Szaflary oraz miasta Nowy Targ. Organizator spotkania, wójt Szaflar Rafał Szkaradziński wraz z burmistrzem Nowego Targu Grzegorzem Watychą oraz posłem Edwardem Siarką widzą szansę na poprawę jakości powietrza poprzez przyłączenie Szaflar, jak również Nowego Targu do sieci ciepłowniczej geotermii podhalańskiej. Rozbudowa magistrali geotermalnej w kierunku północnym ma pozwolić w znacznym stopniu ograniczyć emisję dwutlenku węgla na tym obszarze. Rozmowy prowadzone z byłym już prezesem geotermii Czesławem Ślimakiem zakładały dwa warianty rozbudowy sieci północnej. Wariant pierwszy zakładał wykonanie magisterii wyłącznie dla potrzeb Szaflar. Wariant drugi zakładał przyłączenie również Nowego Targu, co w tym przypadku wiązałoby się z kosztem około 12,5 miliona złotych. Zarówno wójt Szaflar, jak i burmistrz Nowego Targu wyrazili chęć przyłączenia obydwu miejscowości do geotermii podhalańskiej, a co za tym idzie powrotu do pierwotnych założeń rozwoju spółki. Pytamy o te działania, tak, które miały być od samego początku uczynione. Z tego wszystkiego zrobiono punkt jeden, tak, czyli w tym momencie rozbudowa sieci dystrybucyjnej Zakopane. Również poseł Edward Siarka zwrócił uwagę, że potrzebny jest powrót do korzeni, czyli rozbudowy sieci ciepłowniczej poza terenem Zakopanego. Miałoby to wpłynąć na obniżenie cen energii cieplnej dla odbiorców oraz poprawienie sytuacji finansowej spółki. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo zmniejszyłyby się koszty, to o czym pan burmistrz Nowego Targu powiedział, w sytuacji, gdyby rozbudowano sieć tak, że rzeczywiście wykorzystywane są wszystkie jej moce, czyli mamy podłączone tak wielu odbiorców, że te 1200 kilojuli rzeczywiście mocy jest wykorzystane. To wtedy wiadomo, że średnia cena byłaby szansa, żeby nam mocno mogła spaść. Konferencja pokryła się ze zmianą na stanowisku prezesa zarządu spółki, którym od 1 lutego został Wojciech Ignacok, pełniący już tę funkcję w 2007 roku. Uczestnicy konferencji wiążą wielkie nadzieje z nowym prezesem spółki, licząc na to, że sieć magistralna podhalańskiej geotermii w kierunku północnym w końcu powstanie. Mam nadzieję, że nowe szefostwo będzie robiło wszystko, że dojdzie do takich spotkań i uzgodnień, które pozwolą rozbudowywać tą sieć. I z mojej strony jest również gotowość o to, tego, żeby takie działania wspierać, bo one są po prostu niezbędne, tak jak powiedziałem, ze względu tych ekologicznych, ale również i społecznych, bo ten aspekt również bierzmy pod uwagę, że to może być źródło i dochodów podatkowych, to może być źródło dodatkowych miejsc pracy i rozwoju całego regionu. To wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Życzę spokojnej nocy. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu.
Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w pływalni miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl.